Z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję inteligentnego wyświetlacza, a mianowicie Google Nest Hub. W opakowaniu znajdziemy tak naprawdę tylko samo urządzenie, poza tym jest ładowarka, a także kilka papierków, a w nich po prostu instrukcja obsługi oraz jakieś podstawowe informacje na temat konfiguracji. Samo urządzenie też nie jest zbyt wyszukane. Urządzenie stoi przede wszystkim na głośniku, który jest otoczony takim przyjemnym materiałowym obiciem, no i producent tu podaje, że głośnik może odtwarzać muzykę maksymalnie o głośności 80 dB i w praktyce przyznaje, że do codziennych zastosowań jest to bardzo donośne urządzenie i do odtwarzania multimediów w mieszkaniu w zupełności wystarcza. Dźwięk jest czysty i przyjemny dla ucha, jedynie brakuje mu trochę głębi i przede wszystkim basu. Teoretycznie możemy to trochę wyregulować w aplikacji Google Home, jednak no cudów też tutaj jakoś nie zdziałamy. Na tym głośniku jest osadzony ekran o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 1024x600 pikseli. Nie jest to jakaś szałowa rozdzielczość, jednak gdy urządzenie stoi sobie gdzieś na stole czy biurku, to słabe zagęszczenie pikseli nie powinno być problemem. Oczywiście, gdy się mocniej przyjrzymy, to zobaczymy nierówne krawędzie czy poszarpane boki bardziej zaokrąglonych ikon, jednak no tak jak mówię, jest to zauważalne tylko z bliska. Wokół tego ekranu umieszczono strasznie szerokie ramki. Według mnie mega szkoda, że wyglądają one tak jak wyglądają, są one stanowczo za wielkie i trochę odejmują nowoczesności temu sprzętowi. I to wcale nie jest kwestia tego, że urządzenie zostało zaprezentowane ponad 2 lata temu, no bo druga odsłona, którą też mam u siebie, ma niemal identyczne ramki. Gdyby chociaż ta przestrzeń została jakoś urozmaicona, tutaj tak naprawdę nie mamy nic. Od góry jedynie są mikrofony, jest także czujnik światła i nic więcej tutaj nie znajdziemy. Tym bardziej właśnie dziwi to, że urządzenie wokół ekranu ma tyle wolnej przestrzeni. Na tyle tego ekranu od góry znalazł się fizyczny suwak do wyciszenia mikrofonu. Oczywiście Google Nest Hub ze względu na obecność asystenta Google cały czas nasłuchuje otoczenie, jednak jeśli chcemy, bez problemu możemy to wyłączyć, wtedy jednak komendy głosowe nie będą działały. Nieco niżej mamy jeszcze klawisze fizyczne do zmiany głośności, są one dobrze wyczuwalne i bez problemu można na nie trafić sięgając ręką na tył urządzenia. Na samym dole jest jeszcze miejsce na podłączenie ładowarki, no i tu ważną informacją jest to, że nie mamy tu wbudowanego akumulatora, więc bez prądu urządzenie jest bezużyteczne. Jeśli chodzi o konfigurację, to po wyjęciu urządzenia z opakowania wystarczy tak naprawdę podłączyć je do prądu. Następnie przechodzimy do aplikacji Google Home, gdzie powinien pojawić się od razu komunikat o wykryciu nowego sprzętu. Możemy to też zrobić ręcznie, przechodząc do sekcji dodawania nowych urządzeń. Podczas konfiguracji pojawi się prośba o potwierdzenie kodu wyświetlanego na ekranie Google Nest Huba. Tutaj zatwierdzamy i po chwili możemy przejść do bardziej szczegółowej konfiguracji, podając chociażby hasło do Wi-Fi, logując się na konta typu Spotify czy Netflix, czy wybierając domyślny język dla urządzenia. Tutaj niestety nie mamy do dyspozycji języka polskiego, cały czas jest on dostępny tylko w smartfonach i słuchawkach, a także w telewizorach czy chociażby w Xiaomi Mi TV Stick. Na głośniku możemy skorzystać jedynie z angielskiego, niemieckiego czy innego, które są tutaj wyświetlane. W kwestii łączności powiem jeszcze tylko tyle, że możemy połączyć się z siecią zarówno 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Urządzenie ma także wbudowany moduł Bluetooth, dzięki czemu możemy połączyć się do zewnętrznego głośnika, na przykład takiego, który po prostu będzie grał lepiej. Mogą być to także słuchawki, na których też możemy wtedy odtwarzać muzykę. Google Nest Hub pracuje pod kontrolą systemu, który jest maksymalnie dostosowany do tego urządzenia. Przede wszystkim przez cały czas urządzenie może pokazywać godzinę w wybranej konfiguracji, poza tym możemy sterować w tak naprawdę w 3 różne strony. Przesuwając od lewej do prawej przechodzimy do wygaszonego ekranu z jedynie z dużą białą godziną, to jest na przykład przydatne wieczorem, gdy nie chcemy, żeby ekran świecił nam po oczach. Drugi gest to przeciągnięcie od dołu do góry. Tam mamy kilka ikonek funkcyjnych i pierwsze to słoneczko, w którym możemy dostosowywać jasność lub włączyć automatyczny tryb dostosowywania jasności. Drugi to głośnik z regulacją głośności. Jest także możliwość włączenia trybu nie przeszkadzać, przejścia do budzika. Możemy także szybko zgłosić jakieś problemy z urządzeniem. Kółko zębate to ustawienia, jednak nie mamy tu zbyt wielu opcji. Sprawdzimy jedynie jakieś informacje o urządzeniu i łączności z siecią, zmieniamy także kolorystykę motywu, a także podejrzymy licencję czy regulację. Nie zmienimy nawet tutaj tarczy zegara.
pojawi się tylko informacja, jak możemy to zrobić za pomocą smartfona. Najwięcej funkcji uzyskamy przesuwając od prawej do lewej strony. W taki sposób przejdziemy do kilku kategorii, takich jak Home Control, jest też Media, Communicate, Family oraz Discover. Pierwsza jest także zakładka z podstawowymi informacjami na temat naszego dnia. W zależności od pory może być to na przykład Your Afternoon i wtedy będą pojawiały się tam polecane rzeczy, które mogą nam się przydać po południu. Będzie tu więc zazwyczaj pogoda, ustawione przypomnienia czy zdarzenia z kalendarza. Może być także wskazana droga do domu, jeżeli pokonujemy ją jakoś regularnie. Są także ostatnio używane urządzenia, które możemy po prostu wyłączyć lub włączyć. Mogą się tutaj także pojawiać jakieś gry polecane oraz wiadomości z Google Now. Druga zakładka, czyli Home Control, pozwala na zarządzanie wszystkimi urządzeniami, które mamy połączone do Google Home. Są tutaj stworzone odpowiednie skróty, chociażby do szybkiego włączenia wszystkich świateł w danym pomieszczeniu. Jest także podział na pokoje, skróty do najczęściej używanych urządzeń, a także odnośniki do kamer. Możemy tutaj na ekranie bowiem wyświetlać podgląd ze wszystkich kamer, które mamy podłączone, czego na smartfonie już nie zrobimy. Trzecia zakładka zawiera w sobie kafelki z rekomendowanymi dla nas multimediami. Może więc tu być na przykład YouTube czy Spotify, są także polecane podcasty, czy chociażby newsy z Google Now. W każdym z tych programów mamy po trzy takie propozycje, gdy klikniemy na nagłówek, wyświetla się lista z kilkoma dodatkowymi elementami. W zakładce Communicate możemy nawiązać połączenie przez Google Duo, wykorzystywany do tego jest tylko mikrofon, ponieważ ten Nest Hub nie ma wbudowanej kamerki. Mają tylko wyższy model z dopiskiem Max przy nazwie. My jednak możemy bez problemu widzieć osobę, która jest po drugiej stronie, jeżeli tylko rozmawia z nami przez urządzenie z wbudowaną kamerką. Poza tym mamy na przykład opcję Broadcast, która pozwala udostępnić notatki do innych urządzeń. Ciekawostką jest natomiast to, że nie jest tutaj język polski obsługiwany, ale tylko w piśmie, ponieważ nasz głos jest przekazywany 1:1, więc to prowadzi do takich śmiesznych sytuacji, że co innego jest pokazane na wyświetlaczu, ponieważ jest to sztucznie przetwarzane na język angielski, a co innego mówimy naprawdę. Przedostatnia kategoria, czyli Family, zawiera w sobie opcje do wspólnej nauki, grupowego gotowania, poznawania odgłosów świata, czy chociażby słuchania opowieści. Ostatnie Discover wskazuje ciekawostki, wskazówki i polecane akcje na urządzeniu. Pojawiają się więc tutaj także chociażby przepisy na obiad, możliwość sprawdzenia planów na dany dzień, czy chociażby zmiana kolorystyki między ciemną a jasną. Nawigacja po systemie jednak nie należy do zbyt płynnych. Interfejs działa dość opornie, brakuje tutaj szybkości, czy chociażby lepszej reakcji na dotyk. Poszczególne akcje mogą też ładować się trochę dłużej, co jest według mnie dość irytujące. Można to porównać do działania smartfona z budżetowej półki cenowej, zresztą cena Nest Huba już sama w sobie to sugeruje. Oprócz sterowania dotykiem dostępne jest oczywiście wywoływanie wszystkich komend głosowo. Urządzenie jest bardzo na to czułe i wszystkie wypowiadane komendy działają całkowicie bezproblemowo. Co więcej, jeżeli mamy kilka tego typu urządzeń w mieszkaniu, czyli kilka głośników, kilka ekranów, to na komendy nie będą reagowały wszystkie jednocześnie, tylko jeden sprzęt, który jest nas najbliżej. Co do możliwości asystenta Google, to chyba nie muszę się tutaj rozpowiadać. Są tutaj wszystkie dostępne funkcje, z których normalnie można skorzystać ze smartfona. Poza tym jednak jest kilka dodatkowych smaczków, ponieważ jest chociażby opcja sterowania lub uzyskiwania informacji na temat urządzeń, które w aplikacji Google Home normalnie nie są w pełni funkcjonalne, więc no w taki sposób możemy chociażby sprawdzić temperaturę na czujniku, zweryfikować, czy zamknęliśmy drzwi, a oprócz tego chociażby zasłonić roletę, czy przejrzeć obraz z kamerki, o czym już wspominałem. Jednak tutaj inne wszystkie podstawowe funkcje też są tutaj obecne, więc jakieś tworzenie notatek, włączanie multimediów, zarządzanie nimi, uruchamianie jakichkolwiek urządzeń czy planowanie ich wyłączenia, a także po prostu taka rozmowa luźna z urządzeniem jest jak najbardziej tutaj możliwa. Jedyne ograniczenie to jest, tak jak już wspomniałem, brak języka polskiego. To, co w kwestii funkcjonalności może jednak irytować najbardziej, to to, że urządzenie staje się praktycznie bezużyteczne, bez prądu i bez internetu. Bez prądu to wiadomo, po prostu nie mamy tutaj akumulatora, jednak bez internetu to jest już bardziej zastanawiające, ponieważ urządzenie tak jakby nie ma swojej pamięci, więc nawet nie działa zegar, działa tylko budzik, ale to też tylko do momentu wyłączenia urządzenia, ponieważ wtedy tak jakby się znowu godzina zeruje i budzik jest dezaktywowany. Przejdźmy jeszcze teraz do aplikacji Google Home i jakie możliwości są dostępne przy tym urządzeniu. Google Nest Hub pojawia się jako osobny sprzęt w aplikacji,
i od razu po wejściu możemy zmienić tarczę zegara i tu do wyboru mamy normalny zegar pełnoekranowy, jest galeria sztuki ze zdjęciami proponowanymi przez Google lub zdjęcia Google, czyli nasze zapisane w chmurze. Tutaj również dołącza się zegar. W ustawieniach możemy jeszcze sprecyzować, czy chcemy, żeby pojawiały się tutaj powiadomienia czy informacje o pogodzie. Można także ustalić, jakie zdjęcia mają się wyświetlać oraz jak szybko przełączać. Druga opcja to przesyłanie ekranu. Google Nest Hub może być bowiem traktowany jako taki mały telewizorek z wbudowanym Chromecastem i wszystko, co wyświetla się na telefonie, od razu może być widoczne na ekranie urządzenia. Jest to przede wszystkim przydatne na przykład w kuchni, gdy mamy jakiś przepis na smartfonie i chcemy to wyświetlić na większym ekranie. Sprawdza się to także do szybkiego udostępniania po prostu multimediów. Od góry mamy jeszcze w aplikacji dwie dodatkowe opcje. Pierwsza z nich to ikonka z suwakami, która pozwala na wspomnianą już regulację dźwięków poprzez dostosowanie basu oraz sopranu. Więcej znajdziemy po kliknięciu koła zębatego, ponieważ tam są informacje o urządzeniu, jest możliwość rozpoznawania i udostępniania, gdzie znajdziemy połączone konta mogące korzystać z tego urządzenia. Są też opcje personalizacji i wyszukiwania, możliwości sterowania multimediami przez inne osoby, czy chociażby wysyłanie raportów o błędnym działaniu do Google. Kolejna zakładka to powiadomienia i cyfrowa równowaga, a tutaj znajdziemy chociażby tryb nocny zmniejszający głośność w określonych godzinach, jest też tryb nie przeszkadzać wyłączający powiadomienia oraz chociażby ustawienia YouTube'a pozwalający filtrować nieodpowiednie treści. Dalej mamy ramka na zdjęcia, czyli możliwość dostosowywania tych tarczy tak jak wspominałem wcześniej. Kolejno mamy wyświetlacz z możliwością regulacji jasności. Możemy także ustalić, że ekran całkowicie będzie się wyłączał na noc. Ciekawą opcją jest też domyślny telewizor, który pozwala automatycznie wyświetlać treści z tego urządzenia na większych ekranach, na przykład na telewizorach czy projektorach. Następna zakładka, czyli dźwięki, pozwala na wybieranie domyślnego głośnika przez Bluetootha, a także na łączenie kilka urządzeń w pary i grupy, co pozwala odtwarzać multimedia na kilku urządzeniach jednocześnie. Możemy także regulować głośnością nie tylko multimediów, ale także alarmów. Jest także opcja dostosowywania czułości na komunikaty głosowe. Kolejna zakładka to ustawienia dostępu z audiodeskrypcją czy dodatkowymi efektami dźwiękowymi na rozpoczęcie i zakończenie konkretnych akcji. Mamy też połączenia głosowe i wideo, gdzie możemy tak naprawdę tylko połączyć lub odłączyć Google Duo. Sporo frajdy w kontekście Google Home i asystenta Google daje też na pewno możliwość stworzenia rutyn. Odkryłem to tak naprawdę niedawno właśnie przy testach tego urządzenia i przede wszystkim chodzi to o to, że w aplikacji Google Home możemy stworzyć takie scenariusze, które będziemy wywoływać po wypowiedzeniu konkretnej komendy. Mam więc na przykład rutynę nazwaną Good Night, która wyłącza wszystkie światła oprócz jednej lampki, włącza muzykę i pyta, na którą godzinę ustawić budzik. Ta jedna lampka, która zostaje włączona, ma regulowaną jasność na 1% i zostaje wyłączona automatycznie po 3 minutach. Inną rutynę, którą wywołuję poprzez wypowiedzenie słów I'm going out, jest wyłączenie wszystkich świateł za minutę, żebym mógł wyjść po prostu z mieszkania oraz automatyczne włączenie robota sprzątającego. Możliwości takich rutyn są naprawdę niemal nieograniczone, wszystko zależy od tego, jakie urządzenia mamy podłączone oraz co chcemy tutaj osiągnąć. Podpowiem też, że w wersji angielskiej, gdy po prostu przełączymy w smartfonie na język angielski, możemy włączać tutaj też po wypowiedzeniu jakiejś komendy scenariusze automatyzacji z innych programów, na przykład Tuya Smart czy Smart Life. W smartfonie poza Google Home oczywiście możemy skorzystać z Chromecasta udostępniając dowolne multimedia. Możemy także z powodzeniem udostępniać konkretne jakieś filmy, seriale czy chociażby muzykę z innych programów poza Netflixem czy Spotifyem. I z powodzeniem można tutaj wyświetlać treści z playera, odtwarzać muzykę z Apple Music czy chociażby z Tidala. Podsumowując, Google Nest Hub mam u siebie w dwóch egzemplarzach od niemal pół roku. I kupiłem go głównie z myślą szybszego zarządzania połączonymi urządzeniami, a także chęcią odtwarzania muzyki w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Sprzęt także miał się sprawdzać jako taki cyfrowy zegar. No i przyznam szczerze, że sprawdza się do tego bardzo, bardzo dobrze. Po tym czasie jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Urządzenie bardzo ułatwia obsługę wszystkiego, co mam w domu, szczególnie, że tych sprzętów cały czas jeszcze u mnie przybywa. Może te głośniki mogłyby być nieco lepszej jakości, jeśli chodzi o właśnie jakąś głębię czy bas, jednak do takiego sporadycznego odtwarzania multimediów, jak dla mnie to w zupełności wystarcza.
Przydatny okazuje się też ekran na przykład do wyświetlenia jakichś przepisów, czy chociażby oglądania YouTube'a. Do tego możemy tutaj szybko ustawić budzik wieczorem, wyświetlić jakieś informacje o pogodzie, czy po prostu jakieś zdjęcia zaproponowane przez Google, czy prosto z naszej googlowskiej galerii. Sporą zaletą jest oczywiście też to, że mamy tutaj asystenta Google i wszystkie funkcje głosowe, a dodatkowo wszystko możemy też obsłużyć ręcznie za pomocą ekranu, co przydaje się na przykład wieczorem, gdy nie chcemy obudzić innych domowników. Oczywiście jest tutaj kilka też wad, przede wszystkim brak języka polskiego, co może być dla niektórych sporym ograniczeniem. Na pewno też system działa dość powolnie i na niektóre akcje po prostu trzeba chwilę zaczekać. Bardziej irytuje mnie za to brak akumulatora, przez co urządzenie bez prądu totalnie nie działa. Zresztą tak samo bezużyteczny jest po prostu bez internetu. Mimo wszystko uważam, że jest to świetny sprzęt, a dodatkowo zaskakująco tani. Moim zdaniem ten sprzęt jest wyceniony nawet za dobrze. Nest Hub kosztuje bowiem około 300 zł, co biorąc pod uwagę jego możliwości, uważam, że jest w 100% zasłużoną ceną i pod tym kątem nie mam totalnie żadnych uwag. Moim zdaniem jest to naprawdę świetny sprzęt i jeżeli faktycznie korzystacie z większej ilości urządzeń, jeżeli wdrażacie więcej sprzętów w swoim mieszkaniu i chcecie po prostu wygodniej tym wszystkim zarządzać bez konieczności sięgania za każdym razem do smartfona, to ten sprzęt może sprawdzić się znakomicie. Dodatkowo te wszystkie funkcje multimedialne też jak najbardziej są spoko i w ogólnej ocenie moim zdaniem Nest Hub jest naprawdę świetnym sprzętem, który powinien sprawdzić się u większości użytkowników. Tak naprawdę chyba tylko żałuję, że nie kupiłem tego sprzętu wcześniej. Tak jak już wspomniałem, dokupiłem też Google Nest Huba drugiej generacji. Od jakiegoś czasu sprawdzam jego możliwości i za jakiś czas też opublikuję film, jak druga generacja się sprawdza. Jeśli macie więc jakiekolwiek pytania zarówno na temat Google Nest Huba pierwszej generacji, jak i generacji drugiej, to śmiało piszcie je w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na oiot.pl. Będzie mi też miło, jeżeli zostawicie subskrypcję na kanale oraz łapkę w górę pod tym materiałem. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!